Komendant Straży Pożarnej w Suwałkach unieważnił pierwsze postępowanie przetargowe dotyczące budowy nowoczesnego obiektu strażackiego przy ulicy Pułaskiego. Nowy przetarg już ogłoszono. Do pierwszego postępowania przystąpiło 5 firm. 3 z nich nie przedłużyły terminu ważności oferty. Kolejna firma znacznie przekroczyła kwotę, jaką wykonawca zabezpieczył w swoim budżecie na realizację projektu. Najkorzystniejszą propozycję za 11 800 000 zł złożyła firma Rembut. Jednak do podpisania umowy z przyczyn niezależnych od zamawiających nie doszło. Na stronie internetowej PSP pojawiło się ogłoszenie o nowym przetargu. Teraz oferenci na złożenie swoich propozycji mają czas do 13 grudnia. Tego samego dnia nastąpi ich otwarcie. Zgodnie z warunkami zamówienia termin zakończenia planowanej budowy nie ulega zmianie.